W Międzynarodowym Dniu Dziewczynek chciałam zaprosić was do poznawania własnej tożsamości, kobiecości za pomocą pewnego cudownego lustra. Tym lustrem jest literatura. Dla najmłodszych dziewczynek chciałam polecić książkę Na księżniczki. Za każdym razem kiedy rodzi się dziewczynka, niebiańskie księżniczki przybywają. By obdarzyć ją bezcennymi skarbami. Jakie to skarby? Zobaczmy. Poszczególne wróżki pochylają się nad dziewczynką i wyszeptują błogosławieństwa. Posłuchajcie, jakie: bądź piękna, bądź czystego serca, bądź zdrowa, bądź wytrwała, bądź dobra. Bądź wesoła, bądź cierpliwa, bądź prawdomówna, bądź pełna wdzięku. Zatrzymajmy się nad tym ostatnim błogosławieństwem. Co to znaczy? Bądź pełna wdzięku. Nie musisz być krucha i wiotka, jak trzcina, by być pełna wdzięku. Wdzięk kryje się w Twoich ruchach, w Twoich palcach, w tym, jak stoisz, chodzisz. Pochylasz się i siadasz. Czasami nie pozostaje ci nic innego, jak tylko pochylić się na wietrze, jak trzcina, która wyrasta z dna jeziora. Jeśli twoje korzenie są dość mocne, nie wyrwiecie wiatr ani powódź. W trudnych chwilach pomyśl o trzcinach kołyszących się na jeziorze i pamiętaj: One też są twoimi siostrami. Serdecznie polecam wam tę książkę, która. Omówi wszystkie błogosławieństwa. Ja przeczytałam Wam tylko to ostatnie. Dla nieco starszych dziewczynek, w zasadzie już dziewczyn dziesięcioletnich, tak myślę, polecam książkę Kimberly Brubaker Bradley: Wojna, która ocaliła mi życie. Życie, przeżycia starszej dziewczynki można zobaczyć w lustrze. Nieco straszniejszym. Posłuchajmy, jakie były losy Ady. Dziesięcioletnia Ada całe swoje życie spędziła zamknięta w jednopokojowym mieszkaniu. Jej matka tak bardzo wstydzi się zdeformowanej stopy córki, że trzyma dziewczynkę w izolacji. Ta osadzona w realiach II wojny światowej niezwykła historia, która łączy przygodę oraz poruszającą opowieść o rodzinie, tożsamości i poczuciu własnej wartości po prostu musi być przez was przeczytana. Dla starszych dziewcząt, powiedzmy 14-15-letnich, polecam powieść Anny Piwkowskiej pod tytułem Franciszka. To niezwykła opowieść o dojrzewaniu, o poszukiwaniu y, siebie. Przeczytam wam y, początek. Myślę, że on będzie najlepszą rekomendacją tej powieści. Franciszka nie chciała być Franciszką. W zależności od nastroju, mniej lub bardziej. Owszem, chciała być Anią z Zielonego Wzgórza, Rebeką de Winter, albo Scarlet O'Hara. Ale tego dnia, kiedy pogotowie zabrało mamę do szpitala, Franciszka czuła, że nie chce być ani Anią ani Rebeką ani Scarlett po prostu najbardziej ze wszystkiego na świecie nie chciała być Franciszką znów bardzo dramatyczny początek ale powieść jest opowieścią o tym jak Franciszka odnajduje siebie w międzynarodowym dniu dziewczynek życzę wam wszystkim byście za pomocą lustra literatury znalazły siebie.